Dobry wieczór, właściwie przepraszam, dzień dobry, czwarta nad ranem, szósty odcinek Aktor w pandemii. Będzie radosna twórczość, może ona nie będzie tak satyryczna jak Nocny Stróż ostatni, ale będzie, więc jeżeli ktoś nie ma ochoty słuchać gadania, niech przewinie. Ale krótko dzisiaj, dwa dni temu mój syn z taką dziwną miną pyta mnie: tata, dlaczego ty w ogóle to robisz? Ja jestem aktorem, który lubi dawać wzruszenie, radość, czerpię z tego satysfakcję, ale to nie jest tak, że ja to robię dla was przede wszystkim. Nic bardziej mylnego. Przede wszystkim to ja to robię dla siebie. I to z dwóch konkretnie powodów. Od czasu wybuchu tej epidemii te filmiki dają mi poczucie, może złudne, że nie zardzewiałem, że nadal uprawiam ten zawód w takiej przynajmniej formie, że może... że jestem komuś potrzebny, że ktoś faktycznie to obejrzy i się uśmiechnie, że jestem waszym aktorem, a wy moją publicznością i, no i raz na tydzień gramy ten spektakl. A drugi powód jest bardziej osobisty, a mianowicie w czasach koronawirusa ludzie nie mają kasy, kupują mniej jedzenia. A co Wileski? Wileski, kurde, przytył 4,5 kilo. Masakra, słuchajcie, siedzę w tej robocie jak chomik na amfetaminie, wpierdzielam. I zauważyłem taką ciekawostkę, że kiedy jest dzień, kiedy mam kręcić odcinek i go później montować, ja zapominam o jedzeniu. Ja się skupiam tylko na tym, aż mi się chce i... no i kurde, to jest jakaś wartość dodana. Teraz a propos twórczości. Będzie piosenka. Będę starał się jak zwykle śpiewać. Miała być super satyryczna piosenka, w ogóle tak. Kiedy zacząłem pisać tekst, on tak po prostu myśli same płynęły, no to się okazało, że nie jest satyryczna, ale jest prawdziwa i z głębi serca i gdzieś wynika, no właśnie, nawiązując do piątego odcinka, kiedy powiedziałem, że ja pełną gębą na deski teatru wrócę dopiero we wrześniu. Więc nie ukrywam, jest mi smutno, czekam na to i dlatego ta radosna twórczość, no, pewnie wynika z tego, z tej jednak, że to, no, znowu zatęskniłem, liczyłem, że wcześniej się wróci. Ale wracając do pełnej gęby, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, 3 lipca w Teatrze Druga Strefa gram swój stand-up, ja, czyli on. To znaczy, wszystko zależy od tego, czy ludzie przyjdą, czy kupią bilety, ale ja liczę, że tak się uda i że przynajmniej w tej formie stanę. Choć ciężko będzie po tak długiej przerwie i tylu myślach, ale dam z siebie wszystko. Dobra, słuchajcie, zapraszam was na piosenkę o Nocnym Stróżu. Taką osobistą, prawdziwą, mimo że nie satyryczną. Zapraszam. Nie wie, jak ważna i duża i potrzebna jest rola stróża. W tę noc mogę zamknąć już drzwi wejściowe, mogę w końcu zająć czymś głowę. Już noc, bo niełatwa jest dola stróża, kiedy nocka z dnia się wynurza. Kiedy w łóżkach wybarło życie, stróż dopiero zaczyna swe życie. Bo niełatwa jest stróża dola, nie pomoże tu dobra wola. Dzielnie walczy stróż z sennością oraz pracę monotonnością. Co mu w życiu się jeszcze przydarzy, o tym właśnie stróż teraz marzy. W tę noc. Marzy stróż, że stąpa po scenie, choć obecnie stróż chroni mienie. Jest noc.
kiedy mundur na kostium zamienię, chciałbym znów stanąć na scenie, całą przeszłość za sobą zostawić. Chciałbym znowu wzruszać i bawić. Zażalenie do Boga napiszę, że chcę znów usłyszeć tę ciszę, gdy kurtyna w górę ponownie, czuć energię, czuć całą widownię. Rodzi w głowie się myśl przewrotna, że to wszystko to chwila ulotna. Lecz chcę wierzyć w teatry otwarte. W tę noc, w tę noc, w tę noc. Choć niełatwa jest stróża dola, choć nie cieszy go obecna rola, choć nie może swych marzeń docucić, ani z drogi swojej zawrócić. Trwaj więc, stróżu, na służbie z ochotą, wszak nadzieja nie chodzi piechotą. Musisz służbę przecież dokończyć, kiedyś musi ta się skończyć. Dzień dobry, ja dzwonię z ochrony, bo sąsiedzi się skarżą, że muzyka jest trochę za głośna, więc jakby pan mógł przyciszyć. Nie, paczek nadal nie przyjmujemy. Pani Kowalska, pani sprzątnie te kupy po psie, no ile razy mówić trzeba? Ochrona, słucham. Nie, listonosza jeszcze nie było. Choć niełatwa jest stróża dola, choć nie cieszy go obecna rola, choć chce szybko na scenę powrócić.